Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki telewizyjnej i internautów. Naszymi gośćmi są poseł Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry. Szef klubu Lewicy, oczywiście Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Poseł Jarosław Sellin, wiceminister kultury Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Kolejny poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. I poseł Mariusz Gosek z Suwerennej Polski. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Europejska Partia Ludowa złożyła w Parlamencie Europejskim wniosek o natychmiastowe przyjęcie paktu migracyjnego, a w każdym razie na pewno w sprawie przyspieszenia prac nad nim. Debata ma się odbyć w najbliższą środę. Mówił o tym wczoraj premier Mateusz Morawiecki, o tym przyspieszeniu. Zapowiedział też, że na posiedzeniu... Pan tak dziwnie na mnie patrzy, mogę dołączyć jakoś? No, ale ja dokończę, pan będzie prosował. Nie, słucham z uwagą, bo... To jeszcze raz. To mówi premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu powie stanowcze nie i podtrzyma weto na nielegalnej migracji. Co naprawdę? To jest nieprawdą? Wszystko. A, wszystko. Po pierwsze, cudownie. Chwileczkę. Europejska Partia Ludowa nie złożyła żadnego wniosku. A to ja, to ja tutaj za karę zacznę od Krzysztofa Hetmana, który też jest w tej samej. Bo jak pan się tak wyrywa, to Krzysztof... Ale nie wyrywam się, tylko chcę sprostować i uzupełnić pani pytanie po to, żeby nam się lepiej rozmawiało. Dobrze, to Krzysztof Hetman. Ja bardzo chętnie przekażę głos wiceprzewodniczącemu Europejskiej Partii Ludowej. Bym jednak nalegała, żeby pan... Bo pan poseł ma informacje z pierwszej ręki i mówi prawdę, że nie jest prawdą to te informacje, które pani podała. Skoro pan taki uprzejmie, to proszę bardzo. Więc chciałem powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o wniosek, który, jak rozumiem, pan premier Morawiecki interpretuje, czyli kwestia debaty w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Szefową partii EKR jest Giorgia Meloni, to jest szefowa Mateusza Morawieckiego, między innymi z powodu kryzysu na Lampedusie, domaga się rozpoczęcia negocjacji na temat paktu migracyjnego, który składa się z kilku elementów, czyli kilku rozporządzeń. Nieprawdą jest, że nasza formacja czy grupa polityczna wnosiła, żeby taka debata się odbyła. W przyszłym tygodniu nic w Parlamencie Europejskim nie będzie głosowane w tej kwestii, bo do tej pory parlament stał na stanowisku... Ale ja nie wiedziałem, że coś będzie głosowane. Że będzie debata. Że stał na stanowisku, że na razie nie można rozpocząć takich negocjacji, bo te dokumenty są niegotowe. Co się zmieniło? Przepraszam, tylko chciałam zauważyć, zmieniło się to. Pan prostuje też jakieś zdania, których nie wypowiedziałam. Bo ja nie... Ale wypowiedział je premier Morawiecki, no bo nie, skoro nie pani cytuje, to, no nie. To mówi o wecie w sprawie tego nieistniejącego jeszcze paktu. Mówię cały czas o rozpoczęciu negocjacji. Zmieniło się to, że prezydencja hiszpańska, hiszpańsko-włoskie porozumienie związane jest z kryzysem migracyjnym z Afryki Północnej i dotyczy dofinansowania działań, które mają ten ruch migracyjny zastopować, znalazło się na poziomie ministrów, gdzie polski minister powinien być aktywny i też powinien przedstawiać swoje zdanie, wcześniej ambasadorów, jako moment, w którym przestała istnieć grupa państw blokujących, na czele której stali Niemcy. Właśnie. Niemcy, wycofując jak gdyby swoje zdanie negatywne na temat rozpoczęcia rozmów, zmniejszyli pulę państw blokujących. A czy pan wie dlaczego? Tej puli państw domyśla się dlaczego? Bo tam w ogóle są jakieś dziwne historie w Niemczech, łącznie z finansowaniem organizacji, które sprawiają, że ta fala migracyjna z południa cały czas narasta. Domyślam się dlaczego, bo chodzi o uruchomienie również kwestii finansowych, jeżeli chodzi o całą politykę azylową i politykę, która związana jest z tak zwanym funduszem kryzysowym. Jeżeli dziś ten fundusz, zresztą niezwiększony i nie uzupełniony o kolejne środki, jest jednym z elementów, które hamuje ten proces przyjęcia, to ja mówię tylko jedno premierowi Morawieckiemu, że on nie ma prawa weta w tej kwestii. Stracił sojuszników, którzy mogliby w dalszym ciągu czekać na pełne i lepsze dla Polski porozumienie, a w tym porozumieniu Polska jest wyłączona z uwagi na to, że przyjęła bardzo dużą ilość Ukraińców, czyli migrantów ze wschodu i może otrzymać bardzo duże wsparcie finansowe właśnie po to, żeby ten proces migracyjny może, miał wsparcie budżetu może, europejskiego. Ale tylko wtedy, jeśli będzie przyjęty pakt, a wcześniej nie mogła. Więc jeżeli nie ma Morawieckiego... Tak, jeżeli nie ma... Słucham?
a wcześniej nie mogła bez tego paktu otrzymać wsparcia? Nie ma jako takiego. Mówię, że czy bez tego paktu Polska nie mogła dostać mogła wsparcia? Mogła z funduszu React-EU i nie korzystała z tych pieniędzy do tej pory. W minimalnym stopniu korzystała. No dobrze, ale pan nie jest jeden, teraz Jarosław Sellin. Kończąc, chciałbym namawiać rząd polski dzisiaj do tego, żeby negocjować dla siebie korzystne warunki, bo jak się wystawi poza negocjacje w ogóle, to efekt będzie taki, że wszyscy będą znowu korzystać z pieniędzy unijnych, tak jak Rumunii w przypadku kryzysu zbożowego, a my zostaniemy z umowną ręką w nocniku, bo nie będziemy mieli ani środków, a pak na końcu będzie przyjęty przez wszystkie państwa z wyjątkiem Polski, ale tego mechanizmu weta w tym wypadku nie ma. Jarosław Sellin, proszę się odnieść zarówno do sprawy, jak i do tego, tych sprostowań, które wypowiedział pan poseł Andrzej Halicki. Zasadniczy podział polityczny wśród krajów Unii Europejskiej w sprawie kryzysu nielegalnej imigracji ekonomicznej, który znowu narasta, tak jak w roku 2015, jest następujący. Dominujące w centrali Unii Europejskiej środowiska lewicowo-liberalne, do których też należy Europejska Partia Ludowa, czyli ja to nazywam pseudo-Hadecją, do której należy Platforma Obywatelska i PSL, czyli Partia Webera i Tuska, nie mają innego pomysłu niż ten, który już był przedstawiany kilka lat temu, czyli relokacja nielegalnych imigrantów i doszedł do tego nowy element. Ci, którzy się na to nie zgadzają, na to rozmazywanie tych nielegalnych imigrantów po krajach Europy, mają płacić duże pieniądze za to, że się na to nie zgadzają. To oznacza, że gangi przestępcze, że mafie handlujące ludźmi będą wiedziały, że warto dalej ten proceder uprawiać, dlatego że Europa tych ludzi nielegalnych przyjmuje i gdzieś po prostu rozprowadza po całej Europie albo każe płacić krajom, które się na to nie zgadzają. I jest drugie środowisko polityczne, które my reprezentujemy, prawicowe, które uważa, że w obliczu tego kryzysu trzeba twardo bronić granic Unii Europejskiej w różny sposób. Ale pan mówi o środowisku prawicowym w Polsce, czy pan mówi w Unii Europejskiej? Giorgia ponieważ Meloni, Giorgia Meloni właśnie. Również Giorgia Meloni, bo wbrew temu, co mówił pan poseł, europoseł Halicki, Włosi są za twardą obroną granicy morskiej na Morzu Śródziemnym poprzez uruchomienie wszystkich zasobów, którymi kraje europejskie dysponują, marynarką wojenną po prostu, dronami latającymi nad Morzem Śródziemnym, raczej w pobliżu brzegów Afryki, żeby widząc, że jakiś okręt płynie w kierunku Europy, załadowany nielegalnymi imigrantami, podpłynął statek i ten okręt po prostu zawrócił. I jeżeli byśmy pół roku, choćby pół roku, taką konsekwentną politykę prowadzili, to źródełko by wyschło, bo po prostu wszyscy by wiedzieli, również w tej Afryce, że to jest nieskuteczna metoda dostania się do Europy i handlarze i przestępcy nie mieliby po prostu źródeł utrzymania. Jest jeszcze tego jeden podwątek, że tak powiem, o którym wspomniałam, panie ministrze. Chciałabym, żeby się pan też do tego odniósł, bo z jednej strony jesteśmy, prawda, tutaj wszyscy przepełnieni wartościami chrześcijańskimi, a z drugiej strony protestujemy przeciwko temu, że organizacje pozarządowe finansowane są te, które mają pomagać migrantom, ale oni pomagają w taki sposób, że rozkręcają chyba te fale. Dokładnie raz tak. I w dodatku się okazało, że z budżetu państwa niemieckiego. Jest afera, w każdym razie spór w Bundestagu o finansowanie jednej z organizacji związanej jakoś tam w sposób osobisty z wiceszefową, ale myślę, że to jest mniejszy problem. Problemem jest w ogóle, jak to zrobić, żeby ten proceder jednak ukrócić. Tak jak powiedziałem, tak jak my proponujemy. Natomiast rzeczywiście z budżetu państwa niemieckiego wykryto, że są finansowane organizacje, które pomagają w dostaniu się do Europy tym nielegalnym imigrantom, czyli które współpracują z gangami i przemytnikami ludzi. I Włosi przeciwko temu gwałtownie też zaprotestowali. Jeszcze jeden wątek warto tu podnieść, bo ten kryzys, że wybuch teraz też nie jest przypadkowy. Kto destabilizuje Afrykę? Rosja. Poprzez Wagnerowców, poprzez wspieranie puczy wojskowych i wprowadzanie chaosu w wielu krajach Czarnej Afryki. I to też jest pewien rodzaj hybrydowego ataku na Europę, bo Rosja jest zainteresowana tym, żeby Zachód popadł w jakiś kryzys i żeby tak ambitnie nie wspierał Ukrainy, jak wspiera. Więc tu też jest jeszcze ten dodatkowy element i naiwni, dominujący dzisiaj politycy w centrali Unii Europejskiej, raczej związani ze środowiskami lewicowo-liberalnymi, po prostu tego problemu nie dostrzegają. Krzysztof Hetman. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że ten pakiet migracyjny, o którym rozmawiamy, został zaprezentowany na początku 2020 roku.
prace nad tym pakietem przyspieszyły w ubiegłym roku w momencie, kiedy premierem Włoch została pani Meloni, szefowa pana Morawieckiego i szefowa grupy politycznej, do której należy Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim i znaczy, w Europie. W tym sensie, że są w tej samej grupie. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Pozwólcie mi dokończyć. Po drugie, prace nad tym pakietem przyspieszyły w momencie, kiedy pani Meloni została premierem Włoch, ponieważ zobaczyła, że na stole leży dokument, który może ją wesprzeć i pomóc jej w walce z nielegalną imigracją, z którą Włosi kompletnie sobie nie radzą z oczywistych powodów. Bo zobaczyła tam możliwość właśnie albo wsparcia finansowego, albo wsparcia w sprzęcie bądź w ludziach, bo tam jest to zapisane, bo jeśli ktoś nie chce przyjąć imigrantów, ma do tego prawo, to w takim razie albo niech wesprze te państwa finansowo, które z tym walczą, które mają największy napór, albo jeśli nie chce płacić, może to zrobić poprzez ludzi, poprzez sprzęt, poprzez służby Straży Granicznej, poprzez te okręty, o których mówi pan Sellin. I pan minister Sellin odwrócił kota ogonem. Kompletnie odwrócił kota ogonem, proszę państwa, dlatego proszę że... zostawić kota. Dlatego, że... Ja wiem, że kot jest bardzo, bardzo chroniony w tym kraju jako zwierzę. Ja uwielbiam koty, więc ja proszę... Więc pan Sellin odwrócił kota ogonem. Właśnie do tego, aby to prawo weszło w życie w Unii Europejskiej, prą właśnie środowiska, z którymi współpracuje Prawo i Sprawiedliwość w Unii Europejskiej. Bo to jest właśnie rząd pani premier Meloni. Bo ona w przeciwieństwie do pana Morawieckiego, gdy tutaj mieliśmy falę uchodźców z Ukrainy, ona dostrzegła, że w Unii Europejskiej, w Brukseli leży na stole coś, co może jej pomóc. Bo gdyby pan Morawiecki się tym zainteresował na wiosnę 2022 roku, to może by się okazało, że te 25 tysięcy euro to inne państwa powinny by zapłacić Polsce za to, że przyjęliśmy tylu uchodźców z Ukrainy. I czwarta sprawa. Co rząd premiera Morawieckiego robił od 2020 roku, żeby zablokować to prawo? W ogóle się tym nie interesował. Dopiero jak nie mogli nic z tym zrobić, bo to ich koleżanka przyspieszyła pracę nad tym. I czwarta rzecz. Dlaczego Niemcy wyszły z paktu imigracyjnego? Pytało o to pani. Z mniejszości blokującej. Dziękuję, panie ministrze. Najpierw wyszły z paktu, a teraz z mniejszości. Z mniejszości blokującej wyszły. Z jednego bardzo prostego powodu, bo widzą, że granice Unii Europejskiej są jak durszlak, także granice Rzeczpospolitej Polskiej, bo przez granice z Polską, Białorusią przechodzą imigranci. Teraz dowiadujemy się, że przez granice z Czechami i ze Słowacją, przez szlak bałkański, a już w ogóle gigantycznym skandalem są te wrota otworzone w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które wydały wiz nielegalnym imigrantom tylko w 2021 roku. W 2021 roku, podkreślam, 790 tysięcy, jak podaje Europejski Urząd... 790 tysięcy tak, Europejski Urząd... Tak, bo każdy, kto kupuje, pani redaktor, na bazarku w Afryce... 790 tysięcy wiz na bazarku. Wytrzymajcie, Europejski Urząd Statystyczny, który działa na danych przekazywanych przez państwa członkowskie, podaje wyraźne dane. Proszę sprawdzić sobie w portalu many.pl. Czy co, Polska podała takie dane? Tak, w 2020... Polska podała dane, że wydała nielegalnym migrantom? Tak, bo jak kupione... Mówić, że ktoś, kto dostał wizę, jest nielegalny migrant? 790... No właśnie, 790... Ja wiem, że to jest trudne dla was, żeby to usłyszeć. Ale proszę spokojnie. Ja mam tu dzwoneczek. Dobrze, pozwólcie. Przepraszam, mam dzwoneczek od słuchacza. Pan kończy, a ja chciałam się upewnić. Ponieważ najwyższą liczbą, która do tej pory się pojawiała, była liczba podawana przez prasę niemiecką oraz austriacką, że to jest 350 tysięcy. Pan teraz mówi 790... Prawie 2 miliony. Teraz statystyki. Nielegalne. Wizy nielegalnym migrantom. Nie, przepraszam. Mogę? Są dane statystyczne. Nie, może pan Hetman. Są dane statystyczne. Daj mi dokończyć to zdanie. W 2021 roku wiz wydanych przez władze Rzeczpospolitej Polskiej było 790 tysięcy. Konia z rzędem temu, kto stwierdzi, ile było kupionych tych wiz na bazarkach i przy stolikach w państwach afrykańskich i azjatyckich. Dla porównania, w tym samym czasie Niemcy wydały wiz
18 tysięcy, a Włosi, którzy są pod gigantyczną presją migracyjną, 50 tysięcy. Taka jest prawda o wizach. Jedno zdanie, a później pan to. To Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie. W 2021 roku? Tak. Nie, ma 2021 roku? Jak pan może mówić? Jeszcze jedna rzecz. Ile tych wizów było w 2021? Metodologiczna rzecz. Wydanych 790 tysięcy. Jeszcze jedna rzecz. 2021? Jeszcze jedna... Przed wojną. Pani redaktor, jeszcze jedna metodologiczna rzecz. Jak można mówić, że ktoś, kto otrzymał wizę, czyli został sprawdzony przez państwo i państwo uznało, że on powinien tę wizę dostać, jest nielegalnym imigrantem. Jak pan może mieszać te pojęcia? A niech mi pan powie... Dobrze, panowie, ale niech pan minister odpowie. A niech pan minister odpowie, skąd pan wie, że zostali sprawdzeni? A skąd pan wie, że zostali sprawdzeni? $5,000 kosztowało musiała być sprawdzania. Nikt ich nie sprawdza. Dobrze, teraz Mariusz Gosek. Proszę o porządek. Bardzo proszę. Nie chcę używać tego dzwonka. Na Boga, to jest, by niesfornym przypominać, co w dyskusji jest kulturą, napisał do mnie słuchacz i przesłał mi dzwoneczek. Więc, proszę bardzo. Ukraińców i Białorusi. Nie, ale ja prosiłem teraz pana Mariusza Goska. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Odsyłałbym do źródeł sprawdzonych. Trwa postępowanie przygotowawcze w tym zakresie prokuratury i otóż prokurator generalny wskazywał, że w zakresie tegoż postępowania badanych jest i tyle jest 380 wiz, jakieś 750 tysięcy, czy 268 dokładnie, przepraszam, dziękuję panie ministrze. Więc podawanie jakichś 700 tysięcy jest myleniem pojęć, bo co innego jest złożenie wniosku, pozwolenie na wizę, czy też i trzeba też mieć na uwadze, że to przedsiębiorcy składają te wnioski i ta procedura wygląda tak, że dzisiaj my mamy naprawdę szczelne granice. Wy rozdmuchaliście jakąś pseudoaferkę, gdzie jej zupełnie nie ma, a was w ogóle nie interesuje na przykład to, co się działo w Niemczech, bo prawdziwym skandalem jest to, że dziesiątki, może setki tysięcy to dopływały, ale do Lampeduzy na skutek tego, że z budżetu niemieckiego, z Bundestagu, tutaj broni pan Niemiec, a ja bym chciał na temat z budżetu niemieckiego trafiały do stowarzyszenia, dopływali nielegalni imigranci. Więc dzisiaj, i pan mówił, pani Giorgi Meloni, szefowej ECR-u, która prosi o jedno, blokadę, tak jak Polska zablokowała ten hybrydowy atak Putina, bo to nie Łukaszenka, tylko Łukaszenka rękami Putina. Pozwólcie mi panowie skończyć. Na granicy polsko-białoruskiej tak pani premier Meloni prosiła, żeby identyczną zasadę zastosować, jeżeli chodzi o napływ uchodźców na terytorium konkretnie najczęściej na Lampedusę, czyli te okręty, o których mówił pan minister Jarosław Sellin, to trzeba było uszczelnić, bo dzisiaj nie jest inaczej. Jeżeli dzisiaj ci imigranci ekonomiczni, nielegalni, do nich nie dotrze, że nie opłaca się po prostu tu przypływać, bo te statki będą zawracane i będą musieli wracać, to jest rozwiązanie, bo oni muszą wiedzieć, że będzie tak jak na granicy polsko-białoruskiej. Dobrze, panowie, dobrze, Krzysztof Gawkowski. Rzecz, jeżeli pani redaktor mówi. Musimy się dzielić czasem, naprawdę, czas biegnie szybko. Szanowni państwo, my nie chcemy, jest ostatnie zdanie, my nie chcemy takiej sytuacji jak w Szwecji. W Szwecji po 25 latach, gdzie Szwecja była uznawana za najbezpieczniejszy kraj w Europie, dzisiaj na ulicę, na prośbę pana premiera, wychodzą wojska, bo Szwecja sobie nie radzi z tym, do czego dopuszczają się nielegalni imigranci. Wybuchy bomb, strzelaniny, giną ludzie. Dobrze, to już wiemy. Proszę bardzo, co pan chce zacytować? Uprzejmie proszę trochę spokoju, panie. Jeden cytat z Manny.pl, bo ja nie chcę się powoływać na prasę niemiecką. Powołam się na polski portal Manny.pl. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, to jest z września tego roku artykuł, że w 2020 roku Polska przyznała 600 tysięcy wiz pracowniczych dla obywateli spoza Unii Europejskiej. Był to znaczący udział w 2,2 miliona wiz przyznanych łącznie we wszystkich krajach wspólnoty. W 2021 roku liczba ta wzrosła do ponad 790 tysięcy. Dla porównania podajmy, że Niemcy przyznały zaledwie ponad 18 tysięcy takich wiz, Czechy 41 tysięcy, a Włochy 50 tysięcy. Przyznanych. Czy Ukraina, Białoruś... Czy Ukraina, Białoruś i Mołdawia są krajami spoza Unii Europejskiej? Chce mi pan powiedzieć, że w 2021 roku wydano wiz milion po stronie dla Ukraińców i dla Białorusinów. A teraz już pan mówi o milionie. 600 tysięcy w 2020. Nie? 2020. A to niech się pan odniesie do 2021 roku. Ponad 790 tysięcy. Dobrze, chwileczkę. Pan poseł Alicki przelicytował wszystkie, bo 2 milionach. Dobrze, bardzo proszę, Krzysztof Gawkowski.
Chwileczkę. Nie są tu panowie sami, jest też Krzysztof Gawkowski i Paweł Sak. Krzysztof Gawkowski, proszę bardzo. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym programie nadużywają ordynarnie prawdy i w niektórych przypadkach wręcz kłamią. Jak można nadużywać ordynarnie prawdy? Rząd pana Mateusza Morawieckiego w sprawach Unii i imigrantów jest po prostu partaczem. Partaczem na poziomie tego, że wpuściliśmy w tej kadencji parlamentu, tylko w tej. Czyli nie szukajmy dalej, nie idźmy w przeszłość, bo będą te liczby jeszcze bardziej rosły. Ponad 2 miliony do Polski, wydaliśmy 2 miliony wiz. Tyle wydaliśmy. I to są dane polskie, które premier ujawnił. 2 miliony. Z tego, z tych wiz, około 60-70%. Nie szalejmy. Są wizy ukraińskie i białoruskie. 78. Same wizy ukraińskie. 70. Z ostatnich 2 lat. A ja mówię o 4 latach, bo to trochę większy pakiet. Nie, Natal, musimy przyjąć jakiś przedział czasu, bo inaczej zmieniamy dane. Nie, ale wszyscy nie będą się poprawić. Proszę bardzo. Krzysztof Gawkowski. 20% z 2 milionów to jest 400 tysięcy. Ale stop. 400 tysięcy ludzi. 400 tysięcy ludzi spoza tego, co powiedzieliście. Co to znaczy? To znaczy przyjęliście 200% więcej niż Niemcy. Wszystkich. 200% licząc Ukraińców. Taka jest prawda. I blisko 100% więcej niż dzisiaj to, co mają z problemami Włosi. Bo mają te problemy. Więc albo mówimy o faktach, a liczby świadczą przeciwko rządowi pana Morawieckiego i dzisiaj pana Misera, albo wmawiacie nam, że jest inaczej. A ja opowiadam o liczbach, dokończę. Czy dokończę. Pana wizy pracownicze od wiz strefy Schengen? Dokończę. Więc z perspektywy tego, czy dzisiaj Polska jest jednym z tych państw, które wiedzie prym w wpuszczaniu uchodźców, imigrantów w Europie? Jest. Kropka. Czy Polska powinna szukać rozwiązań w Europie, które będą służyły temu, żebyśmy dostali pieniądze za to, że uchodźców tyle z Ukrainy przyjęliśmy? Tak. Czy premier robił coś w tej sprawie ostatnie 2 lata? Nie. Kto w tej sprawie coś robi? Największa zwolenniczka partii Prawo i Sprawiedliwość, bo powiedziała to na warszawskich łazienkach, premierka Włoch Meloni, bo tu przyjechała, powiedziała, że premier Morawiecki PiS musi wygrać, dokładnie tak powiedziała. I ona w Europie mówi tak, trzeba szukać rozwiązań. I ma 2. Jedno, to o którym rozmawiamy, czyli pieniądze dla państw, które przyjęły. I drugie, my chcemy przymusowej relokacji. Mówi to przyjaciółka, koleżanka PiSu i Mateusza Morawieckiego. I z tego trzeba się wytłumaczyć. To znaczy dzisiaj jest liderka wielkiego państwa europejskiego, Włoch, premierka tego państwa, która w swoim interesie mówi coś, co przeciwko Polsce działa na poziomie faktów. Weber, a co no, jest no, Weber? Ale posłuchajcie. Zgadzamy się na nie, ja bym chciał usłyszeć, co mówi Paweł Sałek. Ale i ostatnie zdanie, panie rektor, bo jeszcze zróbmy puentę do tego. Puenta jest taka, że wystarczyłoby, żeby polski rząd, albo przynajmniej premier tego rządu, bo nie liczę na pana ministra, spróbowali w Europie, w Brukseli, szukać przyjaciół takich, którzy będą razem próbowali dostać pieniądze ze uchodźców z Ukrainy, którzy zostali przyjęci, a nie wszystko blokować, bo na blokowaniu nic nie wygramy, pieniędzy nie będziemy mieli, a uchodźcy wjeżdżają dlatego, że ktoś za granicami nimi handluje. I to jest cały problem tego interesu. Paweł Sałek, czy jest taka możliwość, żeby wynegocjować takie rozwiązania, o ile ten pakt nie jest zamknięty, żeby Polska nie dostała tych migrantów wtedy, kiedy wyjadą od nas Ukraińcy? Co się dzieje? No to jest w ogóle bardzo poważny problem, dlatego że panie redaktor, dzisiaj w mojej opinii, patrząc na zapisy traktatowe, ta propozycja przymusowej relokacji albo obowiązkowej solidarności, która jest w ten sposób nazywana, mówiąc wprost, jest nielegalna. Dlatego, że zgodnie z traktatem artykuł 79 ust. 5 migracja ekonomiczna jest wyłączną domeną państwa członkowskiego, czyli zgoda na tą migrację. To jest raz. Więc ja w ogóle nie rozumiem tej dyskusji związanej z tym, że dzisiaj przymusza się państwa członkowskie w ramach tak zwanych zawłaszczania kompetencji, zmiany traktatów bez zmiany traktatów, związanych z realizacją zapisów pozatraktatowych, chociaż w traktacie jest to jasno zapisane, realizując to między innymi poprzez dyrektywy albo rozporządzenia. W nauce prawnej to się nazywa competence creep. Idę dalej. I teraz problem polega na tym, że dzisiaj ze względu na te problemy, które są w Unii Europejskiej, szczególnie w starej 15, tych państwach, które miały kiedyś kolonie, o tym też pamiętajmy, miały kiedyś kolonie. Dzisiaj ten problem próbuje się rozłożyć, tak jak na przykład zobowiązania w polityce klimatycznej, na poszczególne państwa członkowskie, przypisać procenty przyjęcia obowiązkowo migrantów, którzy pytanie, czy chcieliby do nas przyjechać. To z czysto ludzkiej strony trzeba było zapytać, czy ktoś, kto będzie miał być relokowany do Polski, będzie chciał być w Polsce, może będzie chciał być w Niemczech. Nie lubię powtarzać plotek, nie opieram się na żadnych danych, ale też krąży taka informacja, że ci, którzy przyjeżdżali do pracy, podejmowali tę pracę, ale szybko z niej rezygnowali i znajdowali się
w Niemczech, ale jeżeli to były wizy pracownicze, a nie szengenowskie, no to chyba się nielegalnie tam znajdowali. No właśnie, no i to jest pytanie, czy ci ludzie w ogóle będą tutaj chcieli być na przykład w Polsce. Następna rzecz. Dzisiaj cała granica w basenie Morza Śródziemnego europejska jest dziurawa. Musi być zrobione to, co było zrobione na polsko-białoruskiej granicy, czyli tam zapora morska, przy pomocy wojska i Frontexu i służb granicznych wszystkich państw członkowskich. I nasi pogranicznicy też są gotowi do takiej pracy, ale tam trzeba to uszczelnić. Nie może być tak, że codziennie te łódeczki płyną. Ja cały czas pytam też dziennikarsko, to jest wielkie pytanie do dziennikarzy. Niech ci w końcu się tym zajmą. Kto płaci za ten przemyt ludzi? Bo już wyszło w ostatnich dniach, że prawda, rząd niemiecki poprzez fundację płacił za pomaganie tym ludziom przedostać się do Europy i tak dalej. Jeśli to nie będzie uszczelnione, to w ogóle... Znaczy, to jest pod hasłem ratowania tych, którzy ale toną. Ale to współpraca z gangami. Panie redaktor, nie oszukujmy się, to jest przemyt. To jest przemyt ludzi po prostu. I następna rzecz. Jeśli ci ludzie uciekają z Afryki, młodzi, z różnych państw, często jest to stymulacja grupy Wagnera rosyjskiej i to, na to są też dowody w mediach, że jest próba absolutnie destabilizacji Europy poprzez stymulację przepływu tych ludzi przez Morze Śródziemne. Ale jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju państw afrykańskich. Jeśli ci ludzie wyjadą do Europy, jeśli tutaj lepiej, gorzej zapuszczą jakieś korzenie, jeśli będą na tym wielkim socjalu w Europie Zachodniej cały czas funkcjonować, to kto będzie tam te państwa tworzył, budował, rozwijał te państwa afrykańskie? No przecież Europa poprzez to naiwne dofinansowanie przepływu tych ludzi przez Morze Śródziemne pozbawia tamtych państw w ogóle tkanki ludzkiej, która mogłaby powodować wzrost i w ogóle jakieś funkcjonowanie poszczególnych państw, z których ci ludzie się przemieszczają, bo widzą, co jest w internecie. Jeśli się w Niemczech dostaje się 600 euro tylko dlatego, że jest się na ich terytorium i jest taki duży pakiet socjalny, no to ja nie dziwię się, że w ten sposób. Natomiast Polska mówi wiele razy, ma być pomaganie tam, na miejscu, w tych państwach, uciekają. To w takim razie jedno pytanie. Do przedstawicieli dzisiejszego obozu władzy. Co zrobiliście, żeby pomóc Włochom? Co zrobiliście, żeby pomóc krajom afrykańskim? Kogo przekonaliście w Unii Europejskiej do tego, żeby wysłać okręty na Morze Śródziemne? Czy byliście w awangardzie i byliście pierwsi, którzy wysłali choć jeden okręt na Morze Śródziemne? Mówi o tym, że trzeba uszczelnić. No dobrze, proszę pana. Zdaje się, że Unia... Chwila. Ale od gadania się ona nie uszczelni. Moment, teraz ja mówię. Dobrze, pani redaktor. Moment, ale ja chciałam zapytać, czy nie było, jeszcze nie było takiej prawnej możliwości wypełnić zobowiązanie Unii Europejskiej wobec Tunezji, która miała dostać pieniądze za to, że będzie zatrzymywać tych migrantów u siebie? I my te rozmowy i przypomnę, że nie wpuścili delegacji do swojego kraju właśnie dlatego, że nie ma kontynuacji z ich strony, a nie ze strony europejskiej. Ale odpowiadając na pytanie pana... Odpowiada Jarosław Sellin. Pytanie było do obozu władzy. Jeszcze się poczuwam częścią obozu władzy. Odpowiadając na pytanie pana europosła Hetmana, tak, poparliśmy wspólną politykę europejską w sprawie porozumień z Turcją i w sprawie porozumień z Tunezją. Tunezji miało być zapłacone, my jesteśmy składkowymi w budżecie europejskim, a więc i z naszych pieniędzy miało być zapłacone, tylko nie zostało zapłacone. No ale jak pan słyszy, to jest wina Tunezji. Nie, pan powiedział, te rozmowy nie wpuszczona została delegacja, która już wylądowała na lotnisku. Zarzut, co zrobiliście wy Polacy? My zrobiliśmy tyle, że poparliśmy, a Tunezja zablokowała. No to jest logiczne chyba. Ale my podawaliśmy jako przykład, żeby postępować tak samo jak na granicy polsko-białoruskiej, tak czyli zapora. I tutaj też zapora morska. Tezę? A ile zrobiła Unia Europejska? 100 euro na uchodźcę z Ukrainy? Proszę pana. Bo ja muszę poprzeć pana ministra. Pan nic nie musi, pan może. Nie, ja no mogę. No tak, właśnie, bo chciałem poprzeć pana ministra. Tylko żeby mi wyjaśniając, to nie zaszkodziło. Niestety to wy rządzicie w Unii Europejskiej. Wyjaśniając jednocześnie, że... Chwila, teraz Andrzej Halicki. Że Unia Europejska nie ma ani jednego statku, tylko mają państwa. Opozycja sama sobie przeszkadza, to chodzi... Wyjaśniając jednocześnie, że porozumienie z Turcją było wynikiem aktywności Rady Europejskiej, na czele której stał przewodniczący Donald Tusk. Jeżeli chodzi o pana ministra i wypowiedź, która oparła się tutaj na tym braku, że tak powiem, podstaw prawnych.
Tak, wiele decyzji w Europie dzisiaj nie wynika z traktatów i zapisów wprost, tylko z działania wspólnego. I teraz, no od COVID-u zaczynając, przez kryzys energetyczny, no także te wątki, które dotyczą finansowania niektórych obszarów w walce z klimatem, ale migracja na pewno będzie tego również elementem. W związku z tym potrzebne jest porozumienie na poziomie rządów. I teraz chcę powiedzieć, że ta dyskusja się dopiero zaczyna i ona wymaga uszczelnienia i wzmocnienia granic zewnętrznych. Dlaczego nie został poparty, a nawet było głosowanie przeciwko, zwiększeniu budżetu Frontexu, które proponowaliśmy jako EPL przez EKR? A ile jest pracowników Frontexu w Warszawie, pan powie? Armia urzędników. Nie, ale nie, to jest ciekawe. Ile pracowników Frontexu? To nie chodzi o armię urzędników Frontexu, tylko... Sprzęt na i cała brygada europejska, która działa na granicy. Straże graniczne poszczególnych państw członkowskich. To są urzędnicy. Druga rzecz. Ale to jest sama europejska wspólnota nie ma swojej jak gdyby tak silnej zdolności, jak zdolność wszystkich poszczególnych państw do reagowania, jeżeli chodzi o morze. Na przykład. I to też jest zapisane w traktacie w ramach zasady pomocniczości. I w związku z tym to są mechanizmy, które pozwalają również na szczelniejszą kontrolę. Pomoc finansowa, o której mówiliśmy na miejscu, bardzo istotna. Pomoc krajom tym, które mają bardzo dużą liczbę uchodźców, fundamentalna dla nas. Przy Ukraińcach jesteśmy wyłączeni z mechanizmu relokacji. I panie, nie jesteśmy wyłączeni, tylko jeżeli... mamy szansę na wyłączenie. No o tak? To można wnioskować. No, a nie jest. Nie. Apeluję o to. Panie pośle, mamy szansę na wyłączenie, to jest zupełnie co innego. To już powiedziałam. Dobrze, to możemy iść dalej. Żadna decyzja nie zapadnie w przyszłym tygodniu, bo nie ma głosowania. Dla równowagi. Wreszcie Morawiecki nauczy. No nie, ale to nie może być tak. Panowie cały czas ze sobą dyskutują. W końcu się obrazi Krzysztof Gawkowski, wyjdzie, nie przyjdzie tu więcej. A dla równowagi, bo ja tylko raz mówiłem. Panie redaktor, jestem grzeczny. Panie redaktor, ja tylko raz mówiłem, a poseł Halicki dwa razy długą miał przemowę, więc mogę dla równowagi. Ale pan też miał już przemowy krótkie, ale częste. Mamy moment dosyć ciekawy, dlatego że ewidentnie lewicowo-liberalna siła polityczna dominująca dzisiaj w Unii Europejskiej przyspiesza błąd, w który brnie cały czas, czyli pakt dotyczący nielegalnych imigrantów ekonomicznych i to karanie państw, które się na to nie zgodzą. I mamy też wybory parlamentarne w Polsce za 2 tygodnie, w tym pytanie referendalne. Bardzo proszę Polaków, żeby na to pytanie odpowiedzieli, że my sobie po prostu tego nie życzymy, bo sprawa się będzie jesienią rozstrzygać. Jak położymy na stole decyzję czy wolę milionów Polaków, że sobie tego nie życzą, mamy wspólne to zdanie, będzie nie ma rząd, żadnej różnicy. Nie macie wspólnego zdania, bo popychacie do przodu błąd. Jest też propaganda, żeby nie brać udziału w referendum. Dzisiaj słucham obowiązkowych audycji referendalnych. Hipokryzji. No, cel wspólny i podzielamy. Dobrze, to jeszcze jedno słowo. Ale, to taki bonus dla pana. Nie? Grzecznego Krzysztofa Gawkowskiego. Króciutko, bo chcę iść dalej. Panowie, na Boga, ponad pół godziny o tym rozmawiamy. Minister Sellin jest niebywałą hipokryzją, mówiącą o tym, że w Polsce jest jakiś podział na tych, którzy chcą przymusowej relokacji, a którzy nie chcą. W parlamencie polskim była debata, panie ministrze, pan wie doskonale, i wszystkie partie polityczne powiedziały, że są przeciwko przymusowej relokacji. W Europie, panie ministrze, wystarczyłoby, żeby premier był dobrym lobbystą interesów Polski, bo obiecywał, że dostaniemy rok temu pieniądze z Unii Europejskiej za uchodźców, milionów, których przyjęliśmy, minęło ponad rok, a my nawet nie mamy na horyzoncie żadnego porządnego euro. I to jest prawda dotycząca całego pakietu. Nie ma pieniędzy, jak nie było. Dobrze, to ja zapytam na zakończenie, co opozycji szkodzi wziąć udział w tym referendum? Ja wiem, niedobre, pisowskie i tak dalej, ale jeżeli macie takie zdanie, no to co wam szkodzi nam mówić? Słucham? Ale ja pytam... To interesuje odpowiedź. Ale przepraszam, pan do opozycji przeszedł. Jasne. Rozumiem. Krzysztof Gawkowski. Ja nie wyobrażam sobie podejmować decyzji o referendum, w którym PiS stawia sprawę hipokrytycznie bardzo w stosunku do tego, co robi. Jeżeli mamy sytuację taką... I państwo będą namawiać, żeby nie głosowali, tak? Tak, żeby nie pobierać karty. Dlatego, że jeżeli mówimy... Ale pani redaktor, niech pani sekundkę jeszcze pozwoli. Jeżeli mówimy o referendum, które miałoby mieć znaczenie, to musiały być w polskie siły polityczne, które popierają relokację. Nie ma takich sił. A po drugie, jak patrzę na ostatnie działania, które dotyczą chociażby handlowania wizami, bez względu ile ich było, to że niech rząd przypilnuje tego, żeby wizami nielegalnie nie handlować, a nie... Procesu. Jest proces. Tam pan powiedział, że tam jest ileś set wiz jest. Dobrze, więc to o to na tym koniec... Aferkę napompowali się do celu. O czym? O książce. Nie, o książce nie będzie pan mówił. Ja teraz chcę, żeby pan powiedział o inflacji. Może nawet nie pan, tylko...
Naprawdę, już wiem, jakie jest zdanie. Trzecia droga, Koalicja Polska ma nie namawiać do zachowania takiego czy innego, tak? Czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o referendum? Tak? Uważamy, że Polacy są mądrzy i będą wiedzieć, jaką decyzję podjąć, natomiast większość ludzi widzi, że to jest czysta hipokryzja, bo dzisiaj wielu Afrykańczyków zamiast płacić $5000 za przeprawę przez Morze Śródziemne, które może skończyć się śmiercią, może sobie za $5000 na stoliku pod polską ambasadą kupić wizę i w komfortowych warunkach bezpiecznie przylecieć tu samolotem. Dziękuję, koniec absolutnie. Dziękuję, uprzejmie bardzo dziękuję. Inflacja 8,2% rok do roku. Najnowsze ogłoszenie GUS-u. Powód niby do radości, bo to nastąpiło wcześniej niż nawet przewidywano w ostatnich tygodniach. Kto się cieszy, kto się nie cieszy, bo widzę, że nie wszyscy się cieszą. To może teraz tym razem Krzysztof Gawkowski. Nie ma powodu żadnego zadowolenia, dlatego że inflacja to nie jest coś, co patrzymy rok do roku, tylko patrzymy też na perspektywę czasu troszkę dłuższą. Dlatego że 30% inflacji to jest inflacja skumulowana i dobrze, że ceny nie rosną tak szybko, ale ceny rosną, bo 8% inflacji oznacza, że ceny cały czas rosną, że jest drożej w sklepach, na stacjach benzynowych, w różnych miejscach i zaraz po wyborach też ceny benzyny się zmienią, zobaczycie Państwo. Tylko mamy sytuację taką, że 8% do 2022 roku to jest więcej o te 8% w tym roku i w tamtym te 15, 17, 18, które było. Czyli cały czas jest drożej w Polsce. Nie jest taniej i nie będzie taniej. Czyli... jak widzę takie spoty, jak Prawo i Sprawiedliwość prezentowało, że pieniędzy mi więcej zostaje w portfelu, no to większego kłamstwa nie ma, bo wszyscy wiemy, że idziemy po pomidory, ogórki, banany, warzywa, jedzenie, każdego innego rodzaju, cokolwiek, płacimy więcej. Ja sam chodzę do tych sklepów. Czyli kiedy byśmy mogli się cieszyć, jeśli chodzi o inflację, jeśli by była na poziomie zero, jeśli by była stagflacja, tak? Jak będziemy spadali do inflacji, do poziomu, który był satysfakcjonujący, 2-3 do 5%. I ta inflacja będzie z perspektywy kilku lat, co pociągnie za sobą spadek stóp procentowych, ludzie nie będą płacili horrendalnych kredytów, czyli rat większych o 100%, to wtedy powiem, że jest okej. Okay. Dzisiaj jest daleko do okej. Okay. I ja tylko mówię, że to jest hipokryzja Banku Polskiego, który jest zarządzany przez PiS, że pokazuje, że jest w Polsce lepiej. Nie jest lepiej, jest bardzo źle. A jest lepiej, że spadła o 1%. I dobrze spadła, ale niech spadnie na stałe. A ja panu Glapińskiemu nie wierzę, bo przez lata nas oszukiwał. Jarosław Sellin, proszę inflacja, bardzo. Inflacja jeszcze w lutym wynosiła 18%. To jest oczywiście efekt też inwazji rosyjskiej na Ukrainę i wszystkich pochodnych z tym związanych. A dzisiaj wynosi 8%. A opozycja wieszczyła, że ta inflacja na pewno do końca roku nie zejdzie do jednej cyfry. I cały czas wieszczyła jakąś straszną katastrofę. Ale oczywiście w stosunku do inflacji trzeba adekwatnie reagować. I dlatego myśmy obniżyli VAT na najważniejsze produkty żywnościowe do zera. Obniżyliśmy też wzrost cen energii i gazu poprzez mechanizmy kompensacyjne. Ale co dalej? Obniżyliśmy podatek dochodowy, waloryzację świadczeń zrobiliśmy, wakacje kredytowe wprowadziliśmy i istotne podwyżki dla sfery budżetowej, na przykład w budżecie na przyszły rok, żeby dochody Polaków nie ucierpiały z powodu inflacji. To się udało. Z grubsza jest mniej więcej na tym samym poziomie wzrost tych dochodów, jak i ta inflacja. I przewidujemy, że do końca roku ta inflacja jeszcze bardziej będzie spadać. Prawdopodobnie to jest konserwatywne założenie do 7%, ale może nawet jeszcze mniej. Więc sobie z tym trudnym procesem, tym trudnym zjawiskiem tegorocznym po prostu poradziliśmy. Natomiast opozycja najwyraźniej chciała, żeby na bazie inflacji zbudować jakąś histerię o charakterze politycznym, żeby osłabić rządy Zjednoczonej Prawicy i cały czas jej eksperci, super eksperci, opowiadali o jakichś niesłychanych wskaźnikach inflacyjnych w drugiej połowie tego roku, które się kompletnie nie sprawdziły. Sprawdziło się dokładnie to, co my oznajmialiśmy i jakie przewidywania mieliśmy. Ja nie będę cytować opozycji, tylko oddam głos Andrzejowi Halickiemu. Czy pan się cieszy, czy pan się nie cieszy? No nie, no śmiać mi się chce z tych tyrad, dlatego że przypominam to, co przewidywaliście, to, co zostało ogłoszone, opublikowane i było celem inflacyjnym, to jest inflacja nieprzekraczająca 3%. I tego trzymamy się jako tego wyznacznika, Narodowego Banku Polskiego. Na tą propagandę Narodowego Banku Polskiego, ten filmik i tę całą radość prezesa Glapińskiego, to najlepiej odpowiedzieli moi znajomi, którzy głosowali na PiS. Mam takich. Mianowicie wywiesili transparenty PiS równa się drożyzna, bo nic nie ma bardziej wkurzającego niż tępa propaganda. Jak ona przekracza już granicę takiej akceptacji, to powoduje reakcję odwrotną. I radzę, panie ministrze, żebyście się zastanowili, co wy mówicie. Mamy się cieszyć z tego, że
nawet przy tym poziomie prawie 9% czy 8% z kawałkiem, to mamy się cieszyć, że ta inflacja zżera nasze pieniądze. Że produkty są miesiąc z miesiąca, tydzień na tygodnie droższe o te kilka procent. Ale panie pośle... Pan o mechanizmach, które uruchomił, ale panie pośle, jak coś bardzo zżera, a później zaczyna żreć mniej... To się bardzo cieszy, bo zżera nas mniej. No bardzo się cieszę. No bardzo. Czyli pan się nie cieszy. Jestem tak zadowolony, że po prostu... Inflacja rosła, był problem. Inflacja maleje. Dla opozycji i Platformy Obywatelskiej też jest problem, bo inflacja maleje. W przyszłym roku przewidywana jest ta inflacja, że zmaleje do poziomu około 6%. To też rozumiem, jeszcze będzie jeszcze większy problem dla państwa. No krótko mówiąc, dzisiaj powinniście państwo cieszyć się z tego, że inflacja, bo tak jak te wasze pseudobanery, właśnie inflacja równa się drożyzna, jeżeli ta inflacja będzie malała, tak na logikę, to będą, to będzie taniej w sklepach. I takie podstawowe, logiczne myślenie należy w tym zakresie zastosować. To, że inflacja ma maleje, a w przyszłym roku, przypominam, według, i to jest wyłączna... To ceny maleją? I to jest, ceny rosną. Jeżeli inflacja maleje, to ceny rosną. Jeżeli inflacja jest 8% z kawałkiem, to dalej rosną. Wie pan, to nie jest takie proste, bo one mogą maleć w stosunku do poprzedniego miesiąca, a my mówimy o inflacji rok do roku. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jesteśmy w okresie żniw, i owocowo-warzywnych, i ogrodniczych. Proszę pana, tak samo jak w wakacje i ogólnie w lato spada bezrobocie z tego, że jest inny rynek pracy, inaczej kształtuje. Nie można tak inflacji porównywać. Znowu jest jakieś mieszanie kompletne danych. Ale ciekawe jest, że nikt z panów z opozycji nie powiedział tego, co ja słyszę od kilku dni, że ta inflacja jest, spadek inflacji jest sztuczny, znaczy spadek... Tempa wzrostu inflacji jest sztuczny ze względu na to, że sztucznie jest utrzymywana niska cena benzyny. Żaden z panów tego nie powiedział, ale proszę się do tego odnieść. Jeszcze nie. Czy to jest możliwe? Diesla na razie brakuje na stacjach. No dobrze, to może teraz... A nie, no pan minister chciał ale nie, ja tylko, ja jak gdyby się wtrąciłem, bo znowu jest przekazywanie... Bardzo, trzeba po prostu porównywać te same... Chciałem być uprzejmy. Dobrze, to proszę bardzo. Uprzejmy, bo nie wiedziałem, czy pan minister skończy. Proszę ja zaraz bardzo, wszyscy są uprzejmi, mamy dzisiaj, dzwonę. Panie redaktor, wszyscy mnie chwalą dzisiaj w tym studiu, aż się moje z opozycji mnie chwalą. Niesamowite, proszę bardzo. Swoje, panie redaktor. Proszę bardzo. Właśnie. Krzysztof Hetman. Albo do wyborów. Albo po 15 października to może być dobry kapitał. Dywagacje są bardzo miłe i różne didas. Ale przecież oczywiste jest to i wszyscy wiedzą, znaczy trzeba zacząć od tego. Nikt na dobrą sprawę nie wie, ile w tej chwili wynosi realna inflacja w Polsce. Po pierwsze dlatego, że mamy sztucznie zaniżone ceny paliw, mamy sztucznie zaniżone ceny gazu i energii, mamy zdjęty VAT żywności, o którym mówił pan minister Sellin. I teraz pytanie brzmi, do kiedy tak będzie? Żadnego państwa na świecie nie stać na taką politykę. Przekonały się już o tym Węgry, Turcja, bo kiedyś w końcu trzeba będzie te ceny urealnić. Prawdopodobnie zostaną urealnione, nie będzie wyjścia albo z końcem tego roku, albo z początkiem następnego roku i ta inflacja wystrzeli niesamowicie do góry. I to jest podstawowy problem, że dzisiaj tak na dobrą sprawę nie wiadomo, ile ta inflacja wynosi, bo panowie zamiast finansować i inwestować w odnawialne źródła energii, aby obniżać ceny energii poprzez właśnie odnawialne źródła energii, to oni sztucznie zaniżają te ceny. To jest oszukiwanie po prostu Polaków. Tak, dzisiaj wiele polskich rodzin ma... Czyli te wszystkie programy, te dotacje do prądu, gazu, to wszystko nie powinno się odbyć? Nie, powinno się odbyć, bo Polacy nie znieśliby tej drożyzny, do której doprowadził PiS. Ale czyli powinno być stopniowo innych znoszone? Prosił pan, przed chwilą prosił pan, żeby nie przeszkadzać, jak pan mówi. Wybił pana. Zbił pana z pantałyku, Nie zbił mnie z pantałyku. Trudno mnie zbić, pani redaktor. Dobrze, z pantałyku. Proszę, jesteśmy. Nie widzę pani, bo ręką pan tak, Sellin zaspał. Ale pani, i tak będzie teraz mówił pan Sałek. Także ja o tej ręce pamiętam. Pani redaktor, oczywiście, że trzeba było podjąć działania, które pomogą polskim rodzinom, ale jednocześnie trzeba odpowiedzialny rząd i odpowiedzialna partia rządząca podejmowałaby także działania, aby w długiej perspektywie obniżyć te rachunki, a nie tylko do 15 października, bo to jest tylko i wyłącznie na użytek wyborów. Paweł Sałek.
Zgodnie z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii, energia zielona w Europie, także w Polsce, jest sprzedawana na aukcjach, więc porównywanie, opowiadanie o tym, że dzisiaj energia zielona z odnawialnych źródeł energii zapewni nam i bezpieczeństwo energetyczne i spadek cen, jest trochę nie na miejscu. I tak potrzeba nam stałych jednostek wytwórczych w oparciu o węglowodory, czyli gaz i węgiel. Dobrze, zaraz przejdę do inflacji. I do tego, żeby stabilizować system, i potrzeba tej energii, energii dla gospodarstw domowych i dla biznesu. I dobrze to wsparcie ze strony rządu było, aby utrzymać naszą gospodarkę w sposób funkcjonujący cały czas w dużej... Pan minister mówi, że nie trzeba finansować źródeł. Nie, ja tego nie powiedziałem. Jestem wielkim zwolennikiem... Ja powiedziałem o aukcjach. Ja jestem wielkim zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, trzeba w nie inwestować, tylko wie pan, termodynamiki nie da się oszukać i przepływów energetycznych sieciowych także. Dobrze, to teraz jednostki stabilizujące są potrzebne. To jest wszystko bardzo ważne i interesujące, ale a teraz przechodzę do zielonej inflacji. Dobrze, to ile zostało zainwestowane? Zielona inflacja, ciekawa sprawa, zielona inflacja. Znowu się zgadzam. Ale panie pośle, to już koniec, wczoraj, to nieskończone, panie ministrze. Wczoraj w powiecie skierniewickim w gminie Słupia był otwarty główny punkt zasilający dla tamtego. Tak, kandyduję. Dla głównego regionu obok jest farma wiatrowa, która też korzysta z głównego punktu zasilającego. Gmina Słupia na moim Facebooku będzie zaraz, bo nie zdążyłem wczoraj wstawić. Idę dalej. Zielona inflacja, chcę o tym powiedzieć. To wiatrową. Wiatrową? A nie wiem nawet, kto jest właścicielem. No właśnie. Ale ten GPZ... Myślę, rządu? Nie wiem, kto jest właścicielem, nie interesowałem się tym bardziej. Natomiast ja nie pytam się chcę o powiedzieć o zielonej inflacji. Panie redaktor, nie mogę, jestem poszkodowany w tym programie. No wszyscy pana chwalą. No panie ministrze, wszyscy pana chwalą, a pan mówi, że pan jest poszkodowany. No naprawdę, pan przesadził. Ale pan nie broni. Chcę powiedzieć o takim pojęciu, które także występuje, jeśli rozmawiamy o inflacji, o zielonej inflacji, dlatego że są pewne koszty, które wpływają ogólnie mówiąc na całą sferę inflacyjną, gospodarczą, a szczególnie energetyczną i kosztów energii, których nie widzimy, a które coraz bardziej pojawia się w dyskusjach dotyczących gospodarki. Pewne koszty środowiskowe, które dzisiaj nazywamy także zieloną inflacją, one wpływają na to, że no w pewien sposób gospodarka zaczyna zupełnie inaczej zachowywać i zupełnie inaczej pracować. Nie chcę rozwijać tego wątku, jeszcze, bo się nie można rozwijać. Nie, ale mnie zielone nie denerwuje, tylko po prostu nie mamy czasu na wątki. Na dylemat i pytanie europosła Hetmana chciałem odpowiedzieć. Tak, proszę bardzo, króciutko. Europoseł Hetman się pyta, jak długo będzie można pomagać i jak długo będzie można podtrzymywać te niższe ceny. Nie, nie powiedziałem jak długo. Czy pomagać ludziom. Nie ma żadnego państwa. Otóż odpowiadam, dobrze. Otóż odpowiadam panu na ten dylemat. Dopóki rządzi Zjednoczona Prawica i jest w miarę wysoka inflacja, będziemy tymi wszystkimi mechanizmami, które przed chwilą wymieniłem, ludziom pomagać, bo nas na to stać, bo jesteśmy rządem, który potrafi kolekcjonować nasze wspólne publiczne pieniądze w budżecie i to jest prawie 700 miliardów złotych. A jak wyście rządzili, tak, a jak wyście, ściągać z uczciwych podatków. A jak wyście rządzili, to nawet 300 miliardów nie mieliście, bo mafie VAT-owskie i paliwowe się pasły w czasie waszych rządów. Dlatego my będziemy w stanie pomagać ludziom w sytuacji inflacji, a wy nie będziecie w stanie, bo nie potraficie rządzić. Dziękuję, panie ministrze, przez ostatnie 8 lat, proszę państwa. Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy kilka minut. 32 nowe podatki. Aż się boję, bo temat jest bardzo poważny. Na tyle minut to nie wiem, czy to ma sens, ale spróbuję. Jutro są różne kampanijne wydarzenia. Jest konwencja w Katowicach PiS-u, zdaje się, poświęcona bezpieczeństwu. Jest Marsz Miliona Serc z udziałem Lewicy chyba, także też można powiedzieć, że to jest taka wspólna kampania. Część Trzeciej Drogi też się wybiera, chociaż Trzecia Droga ma 1000 spotkań w ten weekend, jak słyszał. Tak, właśnie. Natomiast a propos bezpieczeństwa, które ma być tematem tej podsumowującej ostatniej konwencji takiej dużej PiS-u przed wyborami, to chciałam zapytać o to, o czym się mówi już od bardzo wielu dni, ale w tym programie ja jeszcze o tym nie mówiłam, mianowicie o tej obronie na linii Wisły. Niektórzy uważają, że ogólnie skandal, że to zostało odtajnione, niektórzy mówią, że w ogóle nie ma sensu o tym mówić, bo tutaj był taki jeden z wariantów i że to w ogóle wszystko z NATO uzgodnione. Ale jeżeli ja bym mieszkała w Polsce Wschodniej, a mieszkam, bo mieszkam po drugiej stronie Wisły, no to mnie się to nie podoba, proszę panów. No jak to było możliwe, Andrzej Halicki? Tylko do Wisły, a nie cała Polska miałaby być? No właśnie. Objęta tym brakiem obrony? Pan nie kpi. No przecież większej bzdury nie możecie
wymyśleć. W tym dokumencie. Jeżeli chodzi o... Nie, wy nie możecie wymyśleć. Dobrze, niech powie, swoje Andrzej. Kompletny fake. Jeżeli pani się czuje niebezpiecznie z uwagi na te insynuacje, to ja muszę powiedzieć, że dzisiaj naprawdę czuję się niebezpiecznie i nie mogę się czuć bezpiecznie, bo latają nad nami białoruskie myśliwce czy śmigłowce, rakieta, która spada... No, niebezpiecznie ze względu na to, jak się zachowuje Rosja. Po pół roku ktoś znalazł w lesie i się okazało, że to mogła być rakieta również uzbrojona. No dobrze, bo mamy sytuację konfliktu ze wszystkimi partnerami w Europie, bo nie uczestniczymy w europejskiej tarczy antyrakietowej, bo mieliśmy Macierewicza, w ogóle nie ma o czym rozbrajał mówić, polską ale armię, pośle, zamiast 40 tysięcy wojsk obrony terytorialnej, to jest rozbrojenie polskiej armii. Bo tak? Od naszych rządów mamy amerykańskie wojsko i powinniśmy być bardzo dobrymi partnerami dla NATO, a nie skonfliktowanymi, bo contingency plan i plany ewentualnościowe to jest efekt naszych rządów. Z Amerykanami nie jesteśmy skonfliktowani. I dlatego właśnie moglibyśmy się czuć bezpiecznie. Ale teraz, ten rząd Krzysztof nie Gawkowski, mamy mało czasu. Jak pan to, odbiera? Ponieważ Lewica nie ma nic wspólnego z tymi planami, w związku z tym, jak Polska pan to odbiera? Polska powinna być broniona od granicy, czyli od Suwałk aż po Przemyśl i to powinna być nasza linia stanu, to znaczy bezpieczeństwo zależy od tego, jak pokazujemy innym partnerom, gdzie jest linia odstraszania. I linia odstraszania bezwzględnie powinna być tam, gdzie zaczyna się polska granica, ale też muszę o tym powiedzieć, bo mówi pani tylko do Wisły. Moi przyjaciele, mieszkańcy, no, ludzie, którzy ze mną mieszkają w Bydgoszczy, mówią wprost, że ich denerwują takie sytuacje, że rakieta też wpada i ta sprawa jest niezałatwiona. Bo ona mogła uderzyć i w miasto, mogła uderzyć w jakiś dom. Takie rzeczy się zdarzają, więc mówmy o tym, że bezpieczeństwo powinno być zapewnione z perspektywy granicy, bo jest ważne. Armia powinna być większa, bo trzeba tej większej dzisiaj armii, bo jest wojna na Ukrainie. Ale nie można też pomijać spraw, że PiS w wielu miejscach bezpieczeństwa nie dowozi. Jarosław Sellin? Pan poseł Halicki nie zakrzyczy rzeczywistości. Ona jest taka, że jest dokument, który świadczy o tym, że rozbrajając polską armię, likwidując garnizony na wschód od Wisły, zgadzali się z tym, że w razie wojny Rosjanie będą okupować całe wschodnie terytorium Polski, a całe zachodnie terytorium Polski z linii Wisły będą bombardować. A czołowe garnizony wojskowe za waszych czasów były na linii Odry w pobliżu granicy z Niemcami. Tak jakbyście się nastawiali na to, że w razie takiej wojny trzeba bronić Niemiec, a nie Polski. Ależ pan, i to oczywiście, pan był, to oczywiście był efekt pan stanie przed resetu lustrem, z Rosją. Mówiąc takie bzdury, to oczywiście był efekt resetu z Rosją, który mamy mało czasu, także proszę się nie kłócić. Który to reset był czyniony na żądanie Niemiec. Taka wasza polityka wówczas była. Krzysztof Hetman. A wy działacie na żądanie. Jak pan odbiera te ujawnione dokumenty? Krzysztof Hetman, nie mamy czasu, proszę bardzo. Chciałbym, żeby PiS odtajnił plan rozwoju sił zbrojnych na lata 2007-2012, który wyszedł spod pióra i spod ręki świętej pamięci ministra obrony narodowej, pana Szczygło, w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego. To po pierwsze. Po drugie, to o czym mówimy, to jest jeden z wielu wariantów zakładanych w tym dokumencie. Skandalem jest to, że w ogóle taki wariant był. Jak w każdej strategii, pani redaktor, zakłada się wiele wariantów. Nasi wojskowi założyli wariant taki, o którym także mówi ekspert Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Wolski, że w sytuacji, w której nie mamy wsparcia sojuszników, nie ma NATO, musimy rozważyć także taki wariant. Nikt nie mówi w tym wariancie, mówią o tym jasno eksperci, obiektywnie, że nikt nie miał zamiaru oddawać Polski, tylko miało być to bronienie się i ewentualne cofanie się na linię Wisły. I powiem pani, co jest skandalem w tej sprawie. Dzisiaj, kiedy mamy wojnę, bo ja jestem z Lubelskiego i z Lublina. Szybciutko. Dzisiaj tam, gdzie spadła rakieta w Przewodowie. Od razu mówię. W sytuacji, w której mamy wojnę w Ukrainie, mieszkańcy województwa lubelskiego chcieliby mieć poczucie bezpieczeństwa, a nie straszenie ich i porównywanie tego, co mogłoby się zdarzyć, do Buczy, bo to jest absolutny skandal. Bardzo dziękuję. To był Krzysztof Hetman, Mariusz Gosek, Krzysztof Gawkowski. Co to na mnie tak patrzy? Paweł Sałek, uprzywilejowany w tym programie, Andrzej Halicki i Jarosław Sellin. Trudno, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Koniec programu. Miłej soboty i udanej niedzieli. Dziękuję bardzo.